Fejmem A4, jest ze mną Youngman. Siemanko, witam serdecznie. Widzę, że tutaj puchar się elegancko wkomponował. Tak jak twój kapelusz też również się pięknie wkomponował. Dziękuję bardzo. Tak, no powiedz, jak właściwie takie pierwsze emocje w tej drodze do walki, bo wiadomo, że tutaj jak sobie szedłeś, publika, wejście do klatki, oktagon się zamyka, tętno przyspiesza, co czułeś? O dziwo, bardzo chłodną głowę miałem w tym wszystkim. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, bo wiadomo, no nie wiedziałem, jak to jest przed taką publicznością wystąpić w oktagonie. No to nie jest jakby moja docelowa branża, że tak powiem. Jestem raperem, muzycznie tutaj rozwiązuję sytuację publicznie, a no to był mój debiut, ale liczę na to, że sprostałem temu zadaniu, więc no bardzo się cieszę, że tak wyszło, a nie inaczej. No liczyłem na dużo więcej nerwów, a okazało się, że jakoś to szybko przeleciało. Rzeczywiście dużo mało się pamięta w takich sytuacjach, bo bazuje się na instynktach i rzeczywiście nie widziałem nic poza moim przeciwnikiem. Ale mam nadzieję, że wypadło to w miarę fajnie. No tak, walka wyglądała fajnie, dobrze to wyglądało. Powiedz, jak tam twój instynkt, który się obudził, to czułeś bardziej takie zachowawcze, techniczne uderzenia, czy raczej szukałeś takiej napaści na tego przeciwnika? Wiesz co, powiem ci szczerze, że to była taktyka, którą sobie przygotowywałem jakiś czas. Nie myślałem na tym w trakcie walki, po prostu wychodziło to automatycznie. Jeżeli wyszło to tak, jak robiłem na treningach, a mam nadzieję, że tak wyszło, no to plan, który założyłem, się spełnił. No ale wiadomo, nie myślałem o tym w trakcie. Tak jak mówię, bazuję się w tym momencie tylko na instynktach, na tym czasie, co się wypracowało. I mam nadzieję, że ta ciężka praca przyniosła w miarę wymierny efekt, jak na ten czas, który się przygotowałem. No nie był to za długi czas, ale mam nadzieję, że na tyle, ile się przygotowywałem, wyglądało to w miarę widowiskowo. Jak wygląda twój kontrakt z Fame MMA? Mam zakontraktowaną jeszcze jedną walkę, jak na dzień dzisiejszy, więc na pewno zobaczycie mnie w kolejnym Fame MMA. Czy wiesz już, kto to będzie? Jaki termin ewentualnie? Nie wiem, o tyle fajne jest to w tej federacji, że pewnie dostanę parę propozycji. I będę mógł tutaj sobie też, można powiedzieć, wybierać, a na pewno nie będę wybierał kogoś, kto potrafi mniej niż ja. Bardziej będę celował kogoś, kto potrafi więcej, żeby to było bardziej widowiskowa walka, bo chodzi tutaj o podnoszenie ciągłe poziomu. No właśnie, cieszę się, że to mówisz, bo tutaj akurat widać, że kierujesz się też takim aspektem rywalizacji przede wszystkim sportowej. Powiedziałeś też, że pewne konflikty załatwiasz w muzyce. Jak odniesiesz się też do obecnej gali, bo rzeczywiście było trochę takich przykrych słów, disy. Jak ty to odbierasz w ogóle? Mnie to nie obchodzi za bardzo. To jest indywidualna sprawa tego ludzi, jak sobie wyjaśniają niektóre rzeczy. Nie wnikam w to, bo nie marnuję sobie energii na tego typu rzeczy. Wiadomo, nie wszystko mi się tutaj podoba. W sensie, jeżeli chodzi o podejście ludzi i podejście w sprawach załatwiania konfliktów między sobą, czy to jest pod publikę, czy to nie jest pod publikę, nie mi to oceniać. Ludzie sami to są w stanie ocenić. Ja takich rzeczy nie robię. Nie robię nic wbrew sobie. No, przychodzę tutaj reprezentować siebie, swój poziom i mam nadzieję, że wnoszę tutaj jakąś tam pozytywną energię wartościową i tego się trzymam, a reszta mnie za bardzo nie interesuje. Interesowała mnie tutaj walka Kiza, bo jest to mój serdeczny ziomal zespołu i tyle. No, resztę obejrzę oczywiście z ciekawości. Lil Masti też zobaczę, dlatego że Aniela przygotowywała się w Unique Fight Club, tam gdzie ja. Widziałem, że wkładała tu dużo siły i jakby to są walki, które gdzieś tam są bliższe memu sercu. Reszta. No nie znam za bardzo ludzi i średnio mnie to interesuje. A powiedz, jak sporty walki odmieniły twoje życie? Na pewno odmieniły moje życie, na pewno taki rytm sportu to było coś, co było jakby pożądane we mnie cały czas. Chciałem prowadzić taki tryb życia zawsze, nigdy czas mi na to nie pozwalał, nie miałem jakby możliwości, bo nigdy do niczego się profesjonalnie nie przygotowywałem. Teraz miałem taką możliwość, wykorzystałem to w 100% i jestem z tego bardzo zadowolony. Jakie szczególne plany na najbliższy kwartał? Treningi, nic więcej, a co będzie, czas pokaże. Dziękuję. Dzięki wielkie. Żółwik.